Ben senin hayatından gittim oğlum. Hadi 20 koy birini koyabiliriz. Ben senin hayatından gittim oğlum. Hadi bu sarı odalarda durabiliriz. Ben sen diye bittim oğlum. Hadi bakalım bunu unutabilirsen. Ben seni yudum yudum içtim oğlum. Hadi ol eskisi gibi olabilirsen. Ben senin hayatından gittim oğlum. Hadi yerime koy birini koyabilirsen. Ben senin hayatından gittim oğlum. Hadi dur o sarı odalarda durabilirsen. Ben sen bittim oğlum. Hadi bakalım unutabilirsen. Ben seni yudum yudum içtim oğlum. Hadi ol eskisi gibi olabilirsen. We all very happy to be here
with you. Show me.
Sarmak oldu. Sevgili fıkrıklar.
düştüm yavrum, kucağına düştüm yavrum, sıcağına düştüm yavrum, gel ama. Sıcağına düştüm yavrum, kucağına düştüm yavrum, her aman. Ocağına düştüm yavrum, sıcağına düştüm yavrum, sıcağına düştüm yavrum, her aman. Seni gülüp tıkıran yılan ellerimden çıkaran, kaderim püskürlere yakalarsam. Seni gülüp tıkıran yılan ellerimden çıkaran, kaderim püskürlere. Sezen Aksu. To ona napisała tę fantastyczną piosenkę, dzięki której Tarkan przestał być znany tylko w Turcji. Pojawił się także w Europie, także w Polsce. Sezen Aksu. Wędrówka w muzyce świata dzisiaj trwa. Teraz wypowiem jedno magiczne słowo i też państwo oszaleją. Aisha. Tak myślałem właśnie. Tak myślałem właśnie. I tutaj jest ten przyczynek, który był na wstępie tego, że jestem orientalistą. Otóż chciałem państwu przekazać tylko taką krótką informację. Po rozmowie z naszym artystą, który pochwalił mnie, powiedział, że jestem jednym z nielicznych w Europie, który poprawnie potrafi wypowiedzieć jego pseudonim. Bowiem w języku arabskim istnieje kilka rodzajów ha. Jest, jak to Grażynka pięknie określiła, ha zmysłowe, które państwu prezentowałem, przypomnę, Muhammad. Jest takie he normalne, jak herbata. I jest też ha, które jest potrzebne za chwilę w zapowiedzi. Pozwolę sobie państwu je przedstawić. Brzmi tak. Proszę się nie śmiać, naprawdę jest takie ha w języku arabskim. I ono za moment będzie nam potrzebne. Ten fantastyczny muzyk, wokalista, biedził się jeszcze tam za sceną, żeby poprawnie wymówić dziękuję. I już jest dobrze. Już jest dobrze, ćwiczyliśmy razem. On też nauczył mnie paru rzeczy. Oczywiście mówię o, uwaga, Khaledzie. Bo tak należy wymawiać jego pseudonim. Nie żaden Khaled, nie Khaled, Khaled. W Europie pojawił się od 12 lat. Jest najwybitniejszym przedstawicielem arabskiej, ale nie tylko arabskiej, muzyki, czy pochodzącej z Magrebu, muzyki w gatunku raj. Już mówię, o co chodzi. Raj to jest taki gatunek, który jest gatunkiem muzyki kontestującej arabskiej. Powstał on w opozycji do tak zwanego fundamentalizmu muzułmańskiego. Między innymi za to Khaled w 1988 roku jako pionier gatunku raj, jako czołowy odtwórca tegoż gatunku musiał emigrować. Emigrował do Europy, do Francji oczywiście, jak państwo doskonale o tym wiedzą. I tam od 12 lat przebywa, a dokładnie w Paryżu. Nagrał do tej pory 4 płyty europejskie. Zapytałem go, ile w ogóle nagrał, to tych arabskojęzycznych wydanych w Algierii nie liczy. W Europie nagrał w Paryżu 4 płyty. W samej Francji każda z tych 4 płyt sprzedała się w nakładzie ponad 2 milionów egzemplarzy. Pochodzi z Oranu, ma 2 córki. Dlaczego to jest ważne? Dlatego, że te europejskie płyty ostatnio tytułuje imionami swoich córek. Pierwsza Sahra z 96 roku ze wspaniałą właśnie kompozycją Aisha, Jean-Jacques'a Goldmana. Wcześniej zaistniał na scenie europejskiej dzięki piosence Didi, którą mam nadzieję zaprezentuje, jak też tę drugą. Ukazała się też jego ostatnia płyta, Kenza, to jest imię jego drugiej córki. Pytałem, czy jest córka tutaj jedna albo druga z nami. Niestety nie ma ich, są w Paryżu. Mam nadzieję, że oglądają albo będą oglądać retransmisję w telewizji Polonia. Natomiast jest przecudownej urody, przewspaniała jego żona, Samira. Serdeczne pozdrowienia dla Samiry. Wierzę w to, że występ Khaleda zostanie przyjęty bardzo gorąco. Zespół jest już chyba gotowy. Oto artysta na razie na zdjęciach, a teraz powtórzę jeszcze raz państwu. Gdyby państwo chcieli bisować, to potem trzeba to wymówić tylko głośno. Po arabsku, Ahlen wa sahlen Khaled!
Thank you very much. Shukran. Yeah.
I'm not gonna lie.
Thank you.
Jerzego Albesy. Khaled. Shukran, Khaled. How is it in Polish? Dziękuję. Thank you. Shukran. Nie nauczył się. Shukran to jest dziękuję po arabsku, także dziękujemy serdecznie. Khaled, krótko, ale treściwie. Jeszcze? Na pewno? Proszę bardzo. Khaled.